W dniach 28 i 29 czerwca bieżącego roku austriackie miasto Linz gościło ponad 500 uczestników konferencji dotyczącej przyszłości branży automotive. Organizator konferencji, firma Engel, regularnie zaprasza producentów aut oraz ich dostawców do dyskusji na temat obecnie obowiązujących trendów, innowacyjnych rozwiązań, wyzwań stojących przed branżą, jak również wymiany własnych doświadczeń. Zaplanowany przez organizatorów harmonogram konferencji nie przewidywał zbyt wielu przerw. Podczas pierwszego dnia uczestnicy mieli okazję obejrzeć i wysłuchać 13 wystąpień zgrupowanych w 4 sesjach tematycznych. Drugi dzień natomiast poświęcono na wizytę w siedzibie firmy Engel w pobliskim St. Valentin. The direction of where the number of plants are in the European region, and whether there will be any plant closures and or a reduction in production moving forward. Elektromobilność, jazda autonomiczna, łączność i car sharing są głównymi trendami, które zasadniczo zmienią wymagania wobec samochodów w nadchodzącej dekadzie. Wszyscy prelegenci oraz goście Trend Scout 2017 potwierdzili, że skuteczne sprostanie nowym wyzwaniom wymaga, aby przedsiębiorstwa na każdym etapie łańcucha wartości ściśle ze sobą współpracowały. Wśród prelegentów nie zabrakło przedstawicieli największych koncernów motoryzacyjnych, takich jak Volvo czy Audi. Dzisiaj myślimy o kompozytach, o elektronicznej funkcjonalizacji elementów oraz o wysoce zintegrowanych procesach produkcyjnych. W przypadku bardzo różnych technologii efektywna współpraca polega na łączeniu know-how różnych uczestników procesów produkcyjnych, podkreślił Michael Fischer, szef działu rozwoju technologii w firmie Engel Austria. Regarding the conference yesterday, we were very happy to have so many people here visiting the conference and also very open-minded, eager to participate in discussion, because we, from the concept, we wanted to set up a conference which is looking toward the future trends and the concerns, possibilities, chances, and so from that point of view, we were very happy that we were very international. More than half of the people of our guests were English-speaking, non-German-speaking. Also, the concept of the conference was not just to be a German-speaking conference. We really wanted to get in also other people bringing slightly different view. For example, the gentleman from Volvo, he was expressing definitely the Scandinavian approach, which made it also very fresh and positive. And we also had participants from VW and Audi, so a big picture. And also from the material supplier, we were looking also on a global approach to get a feedback, hopefully very good for our customer. So at Engel, we believe in the future of plastics and especially also in the future of plastics together with composites for lightweight in automotive. Because you know that lightweight gets more and more important because energy gets more expensive. The batteries are still to compensate. And even if batteries in near future are lighter, it's still you need more energy to move a heavy car. So here composites and special plastics can help because you have a big degree of freedom. You can make a big variety of parts out of it. And at Engel we develop many technologies to help for this topic. Yesterday we heard many things about solutions. We heard many things about different materials which are interesting for lightweight. Also metals are interesting, also here there are developments. I think the future also lies in the combination of materials. Therefore, it's where we have a big importance to work together with other material suppliers, with our customers to develop these special technologies. Today here in St. Valentine, you can see many exhibits. Some of them are with composites. So we present the HP-RTM process with a hollow part, and we present also a special thermoplastic process with in situ polymerization.